Uprawiałem seks w PRL-u, przyznaje znany dziennikarz postkomunistyczny w rozmowie z tygodnikiem W sieni. 28 lat minęło od upadku komunizmu, a pan dopiero teraz przyznaje, że uprawiał pan seks w PRL-u. Nie mogłem dłużej nosić w sobie tej tajemnicy. Wiele osób tak podejrzewało. Zabrakło panu odwagi? No, nie każdy, kto milczy o swoich dokonaniach w PRL, zwłaszcza w sprawach intymnych, ma coś do ukrycia. Weźmy prezesa. Co do mnie, to odkładałem tę godzinę prawdy, ale teraz, po wejściu na ekrany Sztuki Kochania i udostępnieniu zbioru zastrzeżonego IPN, nic się nie ukryje. Media głównego nurtu oszalały na punkcie seksu. Seksem w system. Orgazm to metafora wyboru. To niektóre tytuły IV Rzeczypospolitej. To królestwo grzechu. Modlą się, a w głowie tylko jedno. Trwa odkrywanie orgazmu. To słowo pada we wszystkich przypadkach. I łychtaczki, która została przebadana dopiero w latach 90. Zapewnia reżyser filmu Maria Sadowska. Uprawiał pan beztrosko seks, podczas gdy inni mieli związane ręce i zakneblowane usta. No, beztrosko. Pani chyba żartuje. W okresie stalinizmu na znak protestu przeciwko systemowi zaspokajałem swoje instynkty, no, we własnym zakresie. O tym, że jestem hetero, przekonałem się dopiero po śmierci Stalina w pociągu relacji Warszawa-Leningrad z przeciatką w Moskwie. Ale wbrew pani insynuacjom, nie był to seks beztroski, bo bałem się inwigilacji, bałem się kompromitacji w czasie inicjacji. Drżałem ze strachu, że konduktor wejdzie do przedziału i zażąda dopłaty w zielonych. Bałem się, że pociąg stanie. To nie była sielanka, to było piekło. Jak wszystko w tamtych czasach. Seks był w PRL rozpowszechniony? No, to przy pomocy seksu władze usiłowały odwrócić uwagę od swoich zbrodni. To była jedyna dozwolona forma wolności. W ten sposób reżim zabiegał o poparcie. Świadczy o tym co najmniej 7 milionów osób, które kupiły i przeczytały Sztukę Kochania. No, bądź co, bądź prohibit. A? Prohibit w nakładzie 7 milionów. No, to jedna z zagadek PRL, to dowód bezsilności komunistów. Gdy zbankrutował purytanizm, popierany zresztą przez Kościół, zmienili front i postawili na wyuzdanie. O. Co na to Kościół? O, Kościół. A kto wykupił miliony egzemplarzy? Dlaczego nie był pan represjonowany? A ja za co? Za uprawianie. A, bo ja uprawiałem w tajemnicy. Sam? No, najpierw sam, a później zazwyczaj z osobą towarzyszącą. Czy seks w PRL-u był dozwolony? Dozwolony, tak, ale nie publicznie. Wystarczył jeden pocałunek ukradkiem na ulicy i już podjeżdżał radiowóz. Jak za generała Franco. Jeden pocałunek w kinie i seans przerywany. Bileterzy mieli oczy pełne roboty. ZOMO? Nie. Obyczajówka. Czego chcieli? No, pokątnie sprzedawali globulki Z. W aptekach nie było? Nie, tylko w sklepach za żółtymi firankami. W aptekach była rycyna. Rycyna? No tak, nikt tego nie kupował, bo system sam przyprawiał omdłości. A pan mimo wszystko uprawiał seks? Tak, ale dla dobra sprawy. Była nas garstka, byliśmy represjonowani, wydalano z uczelni, z pracy, ale nie daliśmy się złamać. I dziś możemy z podniesioną głową mówić o tamtych czasach, które, nie łudźmy się, wracają. Pogrobowcy PRL-u, postkomuniści, na starość szaleją.
Badania wykazały, że 69% nabywców Viagry było uwikłanych w PRL. Oni się panoszą, zwłaszcza w aptekach. Polska to kraj rozpasanych starców. Czytają wysokie obcasy, kuśtykają w internecie i liczą orgazmy. Dla nich zawsze liczyła się ilość, nie jakość. Jak mówi wicepremier, zaspokajają popyt odłożony. Jak w warunkach stałej inwigilacji można było uprawiać seks? No głównie pod osłoną nocy. Można powiedzieć w podziemiu. W podziemiu seksualnym? Oczywiście, oczywiście. Literatura, prohibity, Wisłocka, Playboy, środki antykoncepcyjne przemycane z narażeniem życia z zachodu, testy ciążowe. Walczyliśmy z systemem na wszelkie sposoby, broniliśmy naszych coraz bardziej wyrafinowanych pozycji. Wśród nich także ostentacyjna, demonstracyjna powściągliwość, kilkudniowe posty, strajk islandzki, a nawet głodówki seksualne. To pokazywało naszą determinację i kompletnie dezorientowało władzę. Pokazaliśmy impotencję systemu. Nawet doradcy radzieccy byli bezradni. Reżyserka Maria Sadowska mówi, że film o Wisłockiej to walka z systemem. I ma rację. Ma rację. Zwłaszcza, że system jest coraz silniejszy. Donald Trump bezwstydnie łapie za ciasteczko. Kanclerz Merkel, premiera Theresa May, Beata Szydło. No, nie zazdroszczę im tête-à-tête z tym potworem.